Suzuki Motor Poland. I proszę Państwa, przed nami kolejny finał, kategoria 67 kg. Kolejny też Anglik na drodze młodego polskiego pięściarza Pawła Suleńskiego. Orlen S.A. No swoją drogą, jaki to jest w ogóle piękny obraz, że widzimy w narożniku brata Macieja Suleńskiego, Grzegorza Proksę. Pamiętam, jak głośna była to walka, ile dała tak naprawdę obu, a tutaj widzimy jednego z dwóch młodszych braci bliźniaków Macieja Suleńskiego, co do którego wciąż mamy wielkie nadzieje. Wiemy, że stać go na wiele w boksie zawodowym i wydaje się, że po tym, jak przeniósł karierę do Ameryki, to też jakąś dużą walkę chcielibyśmy z jego udziałem zobaczyć. A tu w ogóle walczą ze sobą dwaj bliźniacy, bo tak jak wspominamy, bratem bliźniakiem Pawła jest Jakub, z kolei Patrick Hewitt też ma brata bliźniaka, który też boksuje. Brat Wills się nazywa z kolei. No i kolejny angielski młody pięściarz o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Teraz dobra kontra w akcji prawie na prawy, szybszy był Paweł Suleński. Trafił Hewitt na korpus. I to tak między łokcie, gdzieś w okolicy splotu słonecznego. No i szuka pół dystansu. Ten wysoki chłopak z Anglii obniża pozycję, bije hakami na korpus. I nie zapomina oczywiście o lewym prostym, ale też teraz Polak wystrzelił lewym i trafił. Dobry początek tego pojedynku. Wysokie tempo pierwszego starcia. Kategorię 67 kg, w tej kategorii boksował Leszek Drogosz na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, kiedy zdobywał brązowy medal. No, niesłusznie uznany za pokonanego w walce z Jurijem Radomiakiem. Jak twierdzi Maranka, tylko dlatego, aby nie wygrał w finale z legendarnym Mino Benvenuti, bo mistrzem Włoch, również tą zawodowym mistrzem świata. Ależ konsekwentny jest w tych ciosach, jeśli chodzi o te ciosy na korpus. Anglik. Odważny, bezkompromisowy boks Hewitta, natomiast Suleński też ma swoje momenty w tej walce i tak możemy powiedzieć, że nie pęka na robocie. Naprawdę nie jest przetłoczony tym, co dzieje się w ringu. Obaj są rówieśnikami tak naprawdę, więc tutaj nie ma jakiejś przepaści fizycznej. Natomiast na pewno widać, że Hewitt jest ostry, jest konkretny i od pierwszej minuty właściwie mam sporo rozwiązań w ofensywie, po których chętnie się gra. Ale absolutnie się z tym zgadzam. Dobra runda również w wykonaniu Pawła Suleńskiego, a jest to dobry prognostyk przed kolejnymi starciami. Sporo widzi Suleński i naprawdę te kontry, i to są uderzenia i z lewej, i z prawej ręki, ten lewy prosty momentami kłujący, naprawdę to są jakieś fundamenty, na których można tutaj coś konkretnego tworzyć. Round 2, runda druga. Zaczął znowu mocno Hewitt. Czekaj jeszcze sprawy. Tam
próbuje czasu do czasu Śląski zmusić go do odwrotu. No i trafia lewym sierpowym. Teraz no i też znowu prawą ręką. Tak. Bardzo ładnie. Ale od razu lewy hak na wątrobę. Szulęcki szczelnie chroni to miejsce, tam ściąga prawy łokieć, wtedy ten lewy hak też ląduje w okolicach płotu słonecznego i raz jeszcze w okolice wątroby, a więc ta konsekwencja, no i dużo umiejętności, jeśli chodzi o zadawanie takich uderzeń, ma Patryk Hewitt. Ale szuka też swoich uderzeń na korpus lewych na wątrobę Szulęcki. Już dwa takie celne uderzenia widzieliśmy w tej drugiej rundzie. No, no, teraz wszedł ten lewy między łokcie. Bardzo konsekwentnie. Jeszcze no, trudne momenty mogą być za chwilę dla Sulenskiego, jeżeli nie odpowie czymś konkretnym, bo bardzo zdecydowany w swoich atakach jest Hewitt. Nie może się dać zamknąć. Znowu trafił na dół. Nie zgadza się z tym Paweł Sulenski. Uważa, że mógł walczyć i dalej, że to obliczenie jest bezsensowne. No to staje niby trochę odpoczynku, ale z drugiej strony wiadomo, że to jest też wskazówka dla sędziów, żeby jak punktować rundę. Tak, i obija te dolne partie z obu stron Hewitt. Ale musi coraz częściej przenosić się, no jeśli będzie się dawał zamykać pod linami, no to tutaj kolejne liczenia też mogą się pojawić znowu. No tak, drugie liczenie. Nie zgadza się znów Szulański z tym, ale trzeba znać, że te mocne czasy jednak spadają na Polaka. Dał się przytłoczyć po prostu uderzeniom Hewitta. Tak, nie dał rady, żeby... No teraz ten lewy sierpowy, po takim lewym sierpowym przydałby się jakiś naprawdę zdecydowany atak, ale widać, że no, rządzi w tym ringu, w tym starciu na pewno Anglik. Te ciosy na korpus robią swoje. Koniec. Walka przerwana w takich okolicznościach. Szkoda, że tak to wyglądało, natomiast jednego nie można Sulenskiemu odmówić. Na pewno charakteru, bo widać, że nawet w tych trudnych momentach cały czas odpowiadał, cały czas miał świadomość tego, co dzieje się w ringu, no ale jednak no, dał się przytłoczyć przeciwnikowi na wskroś ofensywnemu, który no, wiedział, jak się do niego dzisiaj dobrać. Wieloletni prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego Jan Gierada oraz pan pułkownik. Pierwsza runda naprawdę dobra w wykonaniu Sulenskiego. Przewagę miał Patryk Hewitt, to nie ulega wątpliwości, ale no, kolejne starcie to już ta przewaga naprawdę była bardzo duża. Panie i panowie, oficjalny werdykt zakończonego pojedynku numer 12 brzmi: referee stop the contest in the second round. Na skutek RSC w rundzie drugiej tę walkę zwycięża Patryk Hewitt, Anglia. No, mają dobrego chłopaka w kategorii 67 kg. Anglicy. Młody, twardy, mocno bijący i naprawdę dawno nie widziałem chłopaka o takich parametrach, który tak konsekwentnie bije z obu rąk na korpus. I oni też wiedzą, że mają takiego zawodnika, bo został od grudnia ubiegłego roku objęty tym programem World Class, właśnie dla tych najbardziej wyróżniających się młodych pięściarzy, więc nie wykluczone, że będziemy o nim jeszcze często słyszeć. Reprezentanta Irlandii Paul John Hale. Medal srebrny dla reprezentanta Anglii Joseph Tyers, a złoty medal dla reprezentanta Polski, zwycięzcy tej kategorii wagowej, Bartłomieja Rośkowicza.